sali naszego Centrum Kultury na herbatce z okazji Dnia Sołtysa. Witam bardzo gorąco panie sołtyski, panów sołtysów. Myślę, że dzisiejszy dzień, pomimo emocji, które towarzyszą nam od pewnego czasu związanych z koronawirusem, sprawa się potęguje, słyszymy o tym. Wczoraj byłem na spotkaniu z wojewodą, gdzie ten temat tak bardzo mocno podkreślano jego znaczenie. Tradycyjnie od kilku lat obchodzimy 11 marca święto sołtysa w naszej gminie. Stało się to niejako taką tradycją. Dzisiaj też jest czas na to, żeby się spotkać z sołtysami, żeby im podziękować za tą piękną służbę, którą wykonują. Wspomniałem wcześniej, że sołtys to jest ważna rola. To jest taki łącznik między gminą a mieszkańcami. To jest łącznik między wieloma innymi instytucjami a mieszkańcami. I rola jest sołtysa nieoceniona. Uważam, że powinna być troszeczkę inaczej traktowana. Otrzymać należne gratyfikacje. Drodzy Państwo, na terenie gminy Konstantynów mamy 14 sołtysów. Jest to taka bardzo fajna grupa zgranych osób, które ze sobą bardzo ładnie współpracują, które się wspierają, które pomagają i relacje między urzędem gminy a sołtysami są bardzo dobre. I ja się cieszę, że akurat mieszkańcy zaufali takim osobom, którzy no, widzą problemy i potrzeby swojej społeczności lokalnych i wszystko robią, żeby w miarę swoich możliwości gminy, ich potrzeby były realizowane. Rola sołtysa nie zawsze jest łatwa. To wielokrotnie wspomniałem. Wielokrotnie jest to pierwsze zderzenie z mieszkańcem, nie zawsze zadowolonym, a szczególnie z tym niezadowolonym. Wymaga to dużej odporności, dużo zdrowia, takiego psychicznego i uważam, że tym osobom, którym się powierza tą rolę, to takimi cechami się powinna ta osoba charakteryzować. I mogę powiedzieć tutaj bez jakiegoś owijania i przyklaskiwania, że mamy takich sołtysów i większość naszych sołtysów takimi cechami się charakteryzuje i życzyłbym, żeby ta współpraca, jaka jest dotychczas na tym samym poziomie, żeby ona trwała nadal do końca kadencji i kolejnych. Dzisiaj też mieliśmy taką okazję, żeby podziękować jednemu z panów sołtysów, panu Stanisławowi Szpurze, który od prawie 30 lat pełnił funkcję sołtysa miejscowości Konstantynów. Ze względów osobistych na ostatniej sesji Rady Gminy poinformował, że składa rezygnację z funkcji sołtysa. Najczęściej tak bezpośrednio, tak mówiąc szczerze, gospodarczo, to Państwo jesteście w kontakcie z urzędem gminy i z panem wójtem. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że decyzje, jakie wypływają z gminy, nie zawsze są popularne wśród mieszkańców całej gminy. A my jako radni, a Państwo jako sołtysi musimy często bardzo tłumaczyć ludziom co, dlaczego i tak dalej. Sens oraz znaczenie misji sołtysa pięknie wyraża tablica, którą na pewno z dumą Państwo eksponują na swoich domach. Ta tablica to nie tylko informacja, że tu mieszka oficjalny przedstawiciel miejscowej wspólnoty, gospodarz wsi, do którego można się zwrócić z różnymi ważnymi sprawami i otrzymać kompetentną pomoc. Jesteśmy wdzięczni, bo przez ten okres 30 lat naprawdę dał się poznać jako osoba, której problemy Konstantynowa leżą na sercu. Angażował się w wiele działań, przedsięwzięć, które były realizowane od początku lat 90. na terenie miejscowości. Był takim bardzo aktywnym członkiem naszej społeczności i uważam, że był to dobry wybór. Moja praca już trwa. Społeczna jako sołtysa na dzień dzisiejszy 29 lat. To były trudne lata? To znaczy pierwsze początki mojej pracy, prawda, to można powiedzieć, że to troszkę takie nie były trudne, ale trzeba było dużo się zaangażować emocjonalnie, bo na tamtych czasach, jak to zaczynałem od 91 roku, to nie był Konstantynów tak pięknie, ładnie, nie wyglądał jak dzisiaj. Były, prawda, nie było tyle dróg. W tej chwili mamy nowe osiedle, które jest za kościołem. Tam
byłem na tamtych czasach, no trzecim mieszkańcem, które zaczynało się budować. Było to wszystko piaszczyste. Niektóre drogi na tamte czasy były wykonywane w czynach społecznych. Już nie w moim sołectwie, ale nawet w całej gminie. Wszystkie prawie 100% drogi zostały odnowione, są wszystkie asfaltowe, za wyjątkiem, prawda, które na dzień dzisiejszy, czy już w planach, została ulica targowa, autobusowa. Także Konstantynów zostaje w formie odnowionej. Jak to się mówi, stare przysłowie mówią, zostaliśmy polsko osłomiane, a zostaliśmy murowaną. Także. Czy następca, o ile się znajdzie, bo teraz podobno jest trudno z sołtysami właśnie, jak to jest? Młodzi się nie garną, starsi właśnie też rezygnują. Nie, no to faktycznie. To jest odpowiedzialna służba. To jest, tu ma pan rację po prostu. No, dzisiaj młodzi tego tak po prostu nie podchodzą, jak nasze pokolenie tamtych czasów. Bo dzisiaj no, praca sołtysa to już może mniej wymagająca jest, jak na tamtych czasach dla mnie, bo prawda, trzeba było ludzi społecznie organizować do pracy pod tym kątem. A dzisiaj no po prostu wszystko jest, prawda, prawie dopięte na ostatni guzik, prawda, bo są wodociągi, jest gaz, solary, fotowoltaika. Także żyje nam się prawie w gminie tak to samo, prawda, warunki prawie tak jakby ona porównać do miastowych. Nie, no do miastowych, no nie przesadzajmy. Tak. Prawda, współpraca dla mnie z Urzędem Gminy czy z mieszkańcami udała się bardzo dobrze i liczę na to, że tak samo będzie się współpracowało mojemu następcy.